Mamy sήμερα την σελίδα 932 z Ewangelii Świętego Łukasza, 24 rozdział, pierwszy werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, wielkanocne niedzielne spotkanie, czytanie z kościoła na Kifisi w Atenach. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będę jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa, i zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nim, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Amen. Jak Pan nawiedził Saula, prześladowca Kościoła, znienacka, jak jechał on, aby złapać chrześcijanin i przyprowadzić ich do Jeruzalemu, wrzucić ich do więzienia. Światło, które przewyższa światło słońca, zaświeciło, został oślepiony, spadł z konia i usłyszał głos. Głos zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, którego prześladował. Jego ciało, jego kościół prześladował. Saul, Saul, czemu im prześladujesz? Złą dla ciebie rzeczą, jak kopiesz w kolce. I Saul ze zdziwieniem, ale i z wiarą, powiedział: kim jesteś, Panie, Ty, którego ja prześladuję? I powiedział mu: ja jestem Jezusem, którego Ty prześladujesz. Wierzysz w zmartwychwstanie martwych. I od tego momentu wszystko się zmieniło w życiu Saula. Wszystko. W jednej chwili, jak usłyszał głos zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, jak uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I ta zmiana była doskonała. I my wszyscy mamy w różny sposób takie same doświadczenie. Jak uwierzyliśmy, że jeden Jezus Nazarejski przed 2000 lat był i jest ucieleśnionym Słowem Bożym, który został wysłany przez Boga Ojca i umarł dla naszych grzechów, za nasze grzechy, i Bóg go wzbudził dla naszego usprawiedliwienia i powiedzieliśmy amen, wtedy wszystko się zmieniło. Ale umiłowani bracia i siostry, naprawdę wszystko się zmieniło w naszym życiu. I tutaj u tych kobiet też się wszystko zmieniło, u Marii Magdaleny, bo zawsze ją wymienia pierwszą, Joannę, Marię, matkę Jakuba, i wiele innych kobiet, wszystko się zmieniło, które naprawdę szły, chodzili za Jezusem Chrystusem te 3,5 roku, troszczyli się o Niego, służyli Mu,
mając nadzieję, że On jest Mesjaszem, który wyzwoli Izrael. Od Rzymian i ustanowi ziemię. Ale jednak załamały się, bo zobaczyły naprawdę, jak go złapali, jak go ukrzyżowali, jak umarł i został, jak został pogrzebany do grobu. Ale jednak te załamanie nie zgasło, nie zagasiło miłości do Chrystusa. Bo wiele razy załamiemy się, wiele razy wpadniemy w beznadziejność, wiele razy co innego będziemy oczekiwać, a co innego Bóg uczyni w naszym życiu, ale ważnym momentem jest: kochasz mnie więcej od tego wszystkiego, Szymonie, synu Jonasza? I to jest poważne pytanie dla nas wszystkich dzisiaj. I odpowiedzią jest oczywiście: Ty wiesz, że Cię miłujemy, ale przekazem dzisiejszym jest, że jest, że są stopnie miłości. Wszystkie kobiety go miłują, wszystkie kobiety przygotowały wonności, aby poszły i aby zatroszczyły się o ciało Jezusa Chrystusa i poszły z samego rana. I Jezus Chrystus został wzbudzony z martwych o 3 rano, oni poszli o 4, o 5, bały się, że im się nie uda i odsunąć kamień, którym był zakryty grób, aby namaściły ciało Chrystusowe, ale i to nie przeszkodziło im, bo prowadziła ich miłość do Chrystusa. Czyli miłość nie ma żadnej przeszkody. Jak miłujesz Chrystusa, wtedy wszystkie drogi będą otwarte, po pierwsze. Wszystkie przeszkody odchodzą. I naprawdę dotarli do grobu, kamień był odwalony z grobu. Uradowali się, że kamień był odwalony. Nie zapytali się, jak został odwalony. I weszli do grobu, aby wypełnić obowiązek miłości ich. Ale jak weszli do środka, grób był pusty, prześcieradła i sawany były poukładane, złożone na miejscu, tam gdzie leżało ciało Chrystusowe i tam były dwa anioły i powiedziały im, czego szukacie, żywego między martwych, nie ma go tutaj, ale zmartwychwstał, ale nie mogli tego zrozumieć. Miłowali go, ale nie mogli tego zrozumieć i dlatego zdecydowali, aby powrócić szybko do uczni, do 11, i aby im powiedzieć to, co przeżyli i zobaczyli. I poszli i dotarli do Piotra i Jana. Poszliśmy, aby namaścić ciało naszego nauczyciela, ale nie było tamtego ciała. Był pusty grób. Ktoś go wziął. Jak to usłyszał Piotr i Jan, pobiegli do grobu, nachyliwszy się. Szybszy był Jan, ale przestraszył się i nie wszedł, albo wahał się. Zanim biegł Piotr, wszedł do środka do grobu i zobaczył dokładnie to, co opisały kobiety. Leżące prześcieradła, poukładane na miejscu, gdzie leżało ciało, ale tam nie było ciała Chrystusowego i nie mogli zrozumieć, co się im stało. Zdziwili się i wrócili do tych samych rzeczy. I wszyscy cofnęli się. I tutaj, bracia i siostry, jest coś szczególnego tej Marii Magdaleny. Nie cofa się, jak ma do czynienia, aby usługiwała temu, którego miłuje. Nie cofa się, nie załamie się, nie wpada w beznadziejność, nie upada na duchu. Trwa w swojej decyzji, bo go kocha. Z cierpliwością, z gorliwością, w
wszystko to, co jest wynikiem gorącej miłości, którą miała do swego nauczyciela, do Jezusa Nazarejczyka. Jedyna miłość. Wierzę, że ktoś inny, czy z tych 11, czy z innych kobiet umiłowali i miłowali w taki sposób i ta miłość sama od siebie, ta sama miłość poprowadziła ją, aby powróciła do grobu, aby poszukała ciało nauczyciela jej. Jaką ważną rzeczą jest. Dlatego umiłowanie w Panu nie jest przypadkowe, że w Ewangelii Jezusa Chrystusa, jak tyczy się do kobiet, pierwsze imię zawsze jest Maria Magdalena. O 6 o 7 rano, przed pokazaniem się Jezusa przed Jego Ojcem, został zmuszony Jezus, związany przez miłość Maryi Magdaleny, aby się objawił Maryi. Został zmuszony, aby ominął nawet wolę Ojca Jego poprzez Maryję Magdalenę, która go tak bardzo miłuje, w taki właśnie sposób. To jest wielka lekcja, wielki przekaz, nie wiem jak to powiedzieć. To jest taka miłość, która czyni tą wielką różnicę w życiu każdego człowieka. Oczywiście przyszliśmy tutaj, bo miłujemy Chrystusa. Oczywiście przyszliśmy tutaj, abyśmy wychwalali Pana. Oczywiście przyszliśmy tutaj, abyśmy współuczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, w przyjmowaniu ciała i krwi Chrystusowego. Podziękujemy Bogu, aby nam przemówił Pan, ale jednak kto z nas przyszedł, aby spotkać swojego Pana? Przyszedł i powie: Panie, chcę Cię zobaczyć, chcę Cię usłyszeć. To jest coś ważnego, bracia, nie tylko dzisiaj, ale każdej chwili, gdziekolwiek się znajdujesz, gdziekolwiek się modlisz, w jakimkolwiek stanie jesteś, chcemy, chcesz, masz takie pragnienie, abyśmy zobaczyli na własne oczy Pana. Czy może, tak jak Job, możemy powiedzieć, wiele usłyszałem o Tobie, ale pierwszy raz moje oczy Cię widziały. Jaką piękną rzeczą jest. Ale to jest, odważę się i powiem, został zmuszony, aby to uczynić i powiedział w taki sposób, bo Bóg go doprowadził do wielkich kuszeń, wielkich prób, aby go udoskonalić. Bo miał ten sprawiedliwy, ten bogobojny człowiek Job miał problemy poważne w swoim sercu, które oddalały go od Boga i nie mógł go zobaczyć, Boga, aż dopóki przyszedł Pan przez Ducha Świętego, przez proroka i powiedział mu i objawił mu całe jego serce, czyli samo usprawiedliwienie, pewność, którą miał w swoim sercu, że ja jestem Pana. I pytaniem jest, poważne pytanie, jak ja mam pewność, to mi powiedział Pan, jesteś pewny, że będziesz współuczestniczył w porwaniu Kościoła i przestraszyłem się. Jesteś pewny? I powiedziałem, Ty wiesz, Panie, ale jednak też muszę ja o tym się dowiedzieć. I odpowiedzią jest, miłujesz mnie więcej niż to wszystko, bo jak mnie nie miłujesz, nie możesz iść za mną. I przykładem, że
będziesz współuczestniczył w porwaniu Kościoła w wiecznym życiu, jest, że idziesz za Chrystusem we wszystkim. I chodzisz po krokach Chrystusowych we wszystkim. Nie myślisz, nie decydujesz, nie pytasz się, nie masz wpływu od nikogo i od niczego. Jedne słowo. Chrystusie, Ty wiesz, że ja Cię kocham ponad wszystko, ale jednak nie kończy się tutaj. Ty wiesz, że ja Cię kocham, ale Panie, proszę Cię, pomnóż moją miłość dla Ciebie poprzez moc Ducha Świętego, aby biło moje serce do Ciebie, w Twojej miłości do Ciebie. Jak ktoś jest zakochany albo zakochana, nie może być bez swojej żony czy swojego zaręczennego, nie może być. Matka, jak urodzi swoje dziecko, nie może oddalić się od swojego dziecka. Miłuje je z taką szczególną, naturalną, ojcowską, matczyną miłością, co najmniej jak jest małe to dziecko, ale jest też jeszcze inna miłość bracia i siostry, która podoba się bardzo Bogu. Miłość Boga Ojca wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ale tutaj Maryja Magdalena ma taką, miała taką miłość bez działania Ducha Świętego. Co to za miłość była? Ojcow, matczyna nie była, braterska nie była, przyjacielska nie była. Co to za miłość była? Jedyna. Jedyna była Maryja Magdalena. Ale ta miłość była wynikiem nieskończonej wdzięczności dla niej. Miała 7 demonów w sobie, w zupełnym wylaniu grzechu, i Pan nie tylko ją wyzwolił, ale ją pobłogosławił. Miłość z wdzięcznością, albo z wdzięcznością, która się pokazywała w miłości do swojego Zbawiciela, Wyzwoliciela. Nie mogę powiedzieć ja, że mam taką miłość. I dobrze było, żebyście wy wszyscy my mieli taką miłość, ale ja co mogę powiedzieć, że Bóg chce nam dać taką miłość. Ale chciejmy tak samo i my tej miłości. I przykładem, że jest, że tego chcemy, pragniemy, jest, że o to poprosimy. Nie prosiłem, nie pamiętam, czy prosiłem o taką rzecz. Daj mi, Panie, taką miłość, jaką miała Maryja Magdalena, tą szczególną miłość, która będzie wzruszała nasz związek, mój i Twój, Panie. Przyjaciel Chrystusowy, tak, ale bardzo umiłowany przyjaciel Chrystusa. Bóg niech nam pomoże. Dlaczego? Bo jedyna, która wróciła, jak się załamali, bo zobaczyli pusty grób, zupełne załamanie, zupełny smutek, jedyna osoba, która powróciła do grobu, była Maryja Magdalena. I powróciła i zobaczyła dwóch aniołów i zapytali się, czego chcesz? Bo ona płakała. Chcę troszczyć się o ciało mojego Pana, mojego nauczyciela, i płakała. I powiedzieli jej, nie płacz, nie płacz. Został wzbudzony z martwych. Nie jest tutaj. Nie jest umarłym, ale nie mogła tego uwierzyć. Nie mogła w to, nie mogła tego zrozumieć. I poczuła obecność człowieka. I myślała, że to jakiś ogrodnik. I zwróciła się i mówi, i pyta się jej, dlaczego płaczesz?
ktoś wziął ciało mojego Pana. Może Ty wziąłeś to ciało, powiedz mi, gdzie je położyłeś, ja pójdę i wezmę to ciało. Słyszycie, co mówi? Ja wezmę to ciało i przyprowadzę tutaj, aby je namaścić. Przed taką miłość Chrystus nie może się przeciwstawić. Mario, powiedział mi. I w tamtej chwili zrozumiała, poznała, uwierzyła, wychwaliła. Rabbi to był dla niej ten umiłowany nauczyciel. I pobiegła, aby upaść do jego nóg. I powiedział jej, nie dotykaj mnie, nie powinienem się ci się objawić, jeszcze nie poszedłem do Ojca, nie przedstawiłem się przed Ojcem Bogiem, ale idź do swoich braci i powiedz im. Powiedziałem im, jak byłem jeszcze z nimi, że złapią mnie, że ukrzyżują mnie, że umrę, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę i spotkam ich w Galilei. Teraz myślałem ja, jak ona czuła się, ta dziewczyna, ta kobieta, jak zobaczyła, że on jest żywy, że on nie jest umarły. Była w zupełnym załamaniu, że mój nauczyciel jest umarły, ale teraz on żyje. Pomyślcie, co jej się stało w środku, wewnątrz, w niej, tej kobiety. Nie ma słów, aby opisać, co się stało wewnątrz tej kobiety. Pobiegła szybko do uczni. Chwała Bogu. I od tego momentu Maria Magdalena będzie szczególną osobą tam w niebie. Szczególną osobą. Gwiazda od gwiazdy ma różni się od chwały, od blasku. Jaka była jej cecha? Umiłowała Chrystusa z całego swego serca, duszy, mocy i myśli. Amen. Na psalmie to imno 267. Να ψάχνεις παράψε, είναι ο τάφος καινός, να κλαις